Witajcie. Dzisiaj zajmiemy się postacią, jaką jest Jezus. Czy faktycznie ktoś taki istniał? A jeśli tak, to kim był i jakie były jego zamiary? Zanim przejdziemy dalej, to chcę zaznaczyć, że Jezus nie założył religii, a obraz, jaki widnieje w większości kościołów, nie przedstawia Jezusa, w którego ja wierzę, a jedynie umęczonego, pokonanego człowieka. Prawdziwy Jezus jest potężną, duchową istotą, która wkrótce nadejdzie osądzić ten świat. Zacznijmy od rzymskich historyków z tego okresu. Wymienię pokrótce fragmenty jej dzieł. W opisie będzie link dla zainteresowanych tematem. Korneliusz zawarł historię Rzymu od śmierci Augusta do cesarza Nerona. Pisze, nazwa jej wywodzi się od Chrystusa, który za panowania Tyberiusza skazany został na śmierć przez prokuratora Pontu Piłata. Józef Flawiusz, żydowski historyk, w dawnych dziejach Izraela wspominał o Jezusie jako o bracie Jakuba Sprawiedliwego, przywódcy Żydów w Jerozolimie. Rzymski historyk i senator Tacyt omawia prześladowania Żydów za cesarza Nerona, opisał egzekucję Mesjasza oraz działalność wczesnych chrześcijan w Rzymie. Pliniusz Młodszy, zarządca Pontu i Bytynii, w liście do cesarza Trajana także wspomina o chrześcijaninach w Azji Mniejszej. Pliniusz napisał jedynie, że modlili się oni do Chrystusa jako Boga. Na podstawie wymienionych dzieł mamy jasność, że Jezus jako postać historyczna istniał. Nie pozostaje nic innego, jak dowiedzieć się, kim był. Zanim przejdziemy do postaci, jaką jest Jezus, ważne jest, aby wiedzieć, że Jezus nie założył religii. To ludzie wsadzili Jezusa w swoją ideologię, twierdząc, że dzięki temu mają klucze do Królestwa Bożego, co nie jest prawdą, ponieważ zbawienie nie pochodzi z uczynków. Nie ma znaczenia, ile razy jesteś w kościele, ani co myśli o tobie twój proboszcz. Ważne jest, ile masz wiary w sercu, bo ona jest kluczem do zbawienia. Cała wiara w Boga opiera się na miłości. Kochasz Boga i całe stworzenie, tym samym wypełniasz Boże prawo. Wróćmy do Jezusa. Żył tylko 33 lata. Nigdy nie zawędrował dalej niż 160 km. Nigdy nie zdobył formalnego wykształcenia. Wielu twierdzi, że miał żonę, rodzinę. Natomiast Biblia nic o tym nie wspomina. To po pierwsze. Po drugie, Jezus przybył na ziemię z misją głoszenia Słowa Bożego. To nie był zwykły człowiek, który żeni się, zakłada rodzinę. Miał plan i realizował go. To było dla niego najważniejsze. Nie miał zamiaru budować domu ani osiedlać się. Towarzyszyły mu kobiety, na przykład Maria Magdalena, która była jego uczennicą. Ponieważ Jezus nie miał względu na człowieka, nie klasyfikował ludzi na kobiety i mężczyzn. Każdy mógł być jego uczniem. W dzisiejszych religiach kobieta spychana jest na margines. Tak samo było za czasów Jezusa. Dlatego wszyscy doszukują się małżeństwa, nie biorąc pod uwagę tego, że w rozumieniu Boga kobieta jest na równi z mężczyzną. A zatem kim jest? Powiedział o sobie, zanim Abraham się stał. Ja jestem. Żydzi wpadli w gniew, porwali przeciw niemu kamienie, ponieważ znaczyło to, że jest Bogiem. Słowa, zanim Abraham się stał, ja jestem, świadczą także o tym, że do Boga nie odnosi się czas. Trwa wiecznej egzystencji. Zanim zaistniał czas, on już był. Bóg nie ma początku ani końca. Czytając objawienie Jana, są tam opisane straszne wydarzenia i można odnieść wrażenie, że Bóg chce nas nastraszyć. Nic podobnego. Objawia nam tylko to, co ma się wydarzyć. Nic więcej. Jeśli jesteś osobą wierzącą, to ten straszny czas nie jest przeznaczony dla ciebie. Wniesiono przeciw niemu tylko trzy zarzuty. Pierwszy. Stwierdzili, że ten człowiek kocha grzeszników. Drugi. Uzdrawiał w dzień szabatu. Trzeci. Uważał się za Syna Bożego. Uważam, że dowody na to, że jest tym, za kogo się uważa, są przytłaczające. Jednak nie mogę udowodnić tego naukowo. Mogę natomiast udowodnić to poprzez życia, które przemienia każdego dnia. Cały internet zasypany jest świadectwami narkomanów, alkoholików, bezdomnych, ludzi w depresji, chorych na raka, ludzi, którzy porzucają inne religie, w tym islam. Te przykłady można mnożyć i nikt nie robi tego, aby być popularnym, ani za pieniądze. Jest to szczere wyznanie ludzi płynące z głębi serca. Ludzi, którzy zgubili drogę, a dzięki Jezusowi na nowo żyją i cieszą się życiem. Ja także jestem tego przykładem. Mówię to na podstawie rewolucji, jaką przeprowadził w moim sercu. Nie mówię, myślę, mam nadzieję, ale mówię, ja wiem. Możecie prześledzić wszystkie główne nurty religijne, nigdzie nie znajdziecie wzmianki, aby ktokolwiek został uzdrowiony. Nie słyszałem, aby Budda, czy Mahomet, czy inny uratował czyjeś życie. A zatem jeśli chcesz poznać Jezusa, weź wiarę, złóż ją w Jego osobie, a dowiesz się, kim jest Jezus. Zaakceptujesz Go poprzez wiarę, a On wejdzie do Twojego życia, serca i będziesz wiedział, że jest tym, za kogo się uważa. Dziękuję i do usłyszenia. I'll be better off than I was before. I've got this life
I'll be around to grow.